już niespełna 3 miesiące dzielą nas od wyborów samorządowych. Tymczasem wciąż nie wiemy, według jakiej ordynacji one się odbędą. Nie znamy też kandydatów na prezydenta Suwałk. Nową ordynacją zajmuje się Sejm, który do tej pory przeprowadził tylko pierwsze czytanie ustawy. Mniej więcej znany jest tylko przewidywalny kalendarz. Decyzja o wyborach, o kalendarzu zostanie ogłoszona przez premiera 12 września, co będzie oznaczało, że do 12 października będzie należało zarejestrować kandydatów na radnych. Nieco inny jest termin, troszkę późniejszy, mniej więcej o tydzień, jeśli chodzi o kandydatów na prezydentów, wójtów i burmistrzów, a wybory odbyłyby się według tej koncepcji 12 listopada. Nowa ordynacja musi więc wejść w życie przed 12 września. Rządząca koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony forsuje w niej nowelizację umożliwiającą blokowanie list. Ta główna zmiana polega na tym, że komitety wyborcze będą mogły podpisać przed wyborami porozumienie o łącznym liczeniu głosów i podziale mandatów. To będzie oznaczało w praktyce tyle, że komitety wyborcze, które zechcą to uczynić, komitety 2, 3 lub więcej komitetów, podpiszą umowę, którą przedstawią Państwowej Komisji Wyborczej i ona będzie obowiązywała od tego momentu. Będą sumowały swoje wyniki, znaczy Komisja Wyborcza sumuje ich wyniki i podzieli mandaty według tego samego wzoru, który obowiązuje pojedyncze komitety wyborcze, mandaty, które im przypadną. Będzie to premia za jedność, ale też możliwość wejścia do rady przedstawicieli małych ugrupowań, które samodzielnie nie przekroczyłyby 5-procentowego progu. To może oznaczać, że na przykład na liście mniejszej partii czy mniejszego komitetu wyborczego, bo tu możemy także mówić o komitecie wyborczym wyborców, nie tylko o partiach politycznych i ich komitetach, uzyskuje dana osoba jako lider dużo głosów, ale całe ugrupowanie otrzymuje mało głosów. I w tym łącznym podziale ta osoba może mandat otrzymać, a w podziale pomiędzy poszczególnym komitet takiego mandatu pewnie by nie otrzymała. To jest jedna jakby pozytywna strona tej ordynacji, bo to oznacza, że jeżeli wyborcy głosują na daną osobę, to ta osoba ma większe szanse mandat radnego uzyskać. Zieliński nie zgadza się z zarzutami, że wyborcy nie będą wiedzieli, na kogo głosują, że ostatecznie nie od nich będzie zależało, kto zostanie radnym. Poszczególne partie, komitety będą przecież startowały samodzielnie, a fakt podpisania przez nie ewentualnych porozumień będzie upubliczniony. Jeszcze nie wiadomo, z kim Prawo i Sprawiedliwość zawrze blok, ale lista kandydatów tej partii w Suwałkach będzie praktycznie gotowa w końcu sierpnia. Jeszcze musimy się zastanowić nad tym, kto, która osoba z jakiego okręgu wyborczego ma kandydować, bo przypomnijmy, że w mieście, gdzie są 4 okręgi wyborcze, jest tak, że nie musi się kandydować w tym okręgu, gdzie się mieszka, chociaż na ogół wszyscy chcą kandydować tam, gdzie mieszkają, ale bywają takie przypadki, że ktoś mieszka w innym okręgu wyborczym, a pracuje, jego aktywność życiowa jest zlokalizowana w innym miejscu i w związku z tym woli kandydować w innym okręgu wyborczym i to jest zupełnie zrozumiałe. Miasto przecież jest jedno i potem radny pracuje dla całego miasta, nie dla okręgu wyborczego tak naprawdę, więc takie analizy jeszcze prowadzimy. No i jeszcze prowadzimy też rozmowy z osobami, które nie są wprost związane z Prawem i Sprawiedliwością, ale są systemem wartości ideowo bliskie. Wśród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Suwałk wymienia się radnego Tadeusza Szymańczyka, wicewojewodę Jarosława Schabińskiego czy Jadwigę Mariolę Szczypiń, podlaskiego kuratora oświat. Nadal mówi się też o samym Zielińskim, chociaż ostatnio władze partii poinformowały, że wiceminister administracji powinien pracować w Warszawie. Prezes Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zarazem premier rządu, raczej chciałby mnie zatrzymać w rządzie i w Sejmie, uznając, że wypełnią tam dobrze, co mnie bardzo cieszy, jest taka ocena, ważną rolę wobec całego kraju i w związku z tym nie wiem, czy uzyskam zgodę na ewentualny swój start w wyborach i nie wiem też, czy w związku z tym powinienem dążyć do tego, by się na to zdecydować. Gdyby Zieliński kandydował, w Suwałkach znowu doszłoby do wielkiego starcia prawicy i lewicy. Jak się uważa, w pojedynku z obecnym prezydentem, to poseł PiS-u miałby największe szanse. Jeżeli ja bym się ostatecznie nie zdecydował, czy moja kandydatura z tych względów, że premier na to nie wyrazi zgody, chcąc mnie zatrzymać w rządzie, byłaby nieaktualna, to mamy kilku kandydatów w mieście znanych, myślę, że także uznanych
którzy mogą skutecznie kandydować. Skutecznie, czyli pokonać Józefa Gajewskiego. W ubiegłym tygodniu kandydaturę prezydenta Suwałk poparły krajowe władze Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Gajewski, który ciągle podkreśla, że nie jest członkiem ani tej, ani żadnej innej partii, do tej pory nie ogłosił, czy będzie kandydował w wyborach. Dzisiaj energetycy w całym kraju obchodzą swoje święto. Nawałnica, jaka przeszła przez całą wschodnią część Polski, zrobiła im nietypowy prezent. Awarie zerwanych linii usuwane są jeszcze dzisiaj. Tym razem wielkie szczęście miało samo miasto. Potężna burza i wichura przeszła jedynie wschodnim i północno-wschodnim skrajem regionu. Część naszego terenu znacznie dotknęła. To jest teren naprawdę tak wschodnio-północny naszego powiatu suwalskiego. A szczególnie w okolicach miejscowości Płocicno, Gawrychruda, Kaletnik. Niemniej jednak zdarzały się tereny wokół miejscowości Filipów. I tam również były awarie. Są one spowodowane przede wszystkim upadkiem drzew. Drzew, które nawałnica wichurowo-burzowa przyniosła w postaci i to znacznych, można powiedzieć, drzew, które trzeba było usuwać już dźwigami i podnośnikami. Wydawać by się mogło to niemożliwe. Zdrowe i dorodne drzewo nie wytrzymuje jednak gwałtownych nacisków wiatru. To takie właśnie drzewa wyrządzają najwięcej szkód energetykom. Te ciężkie drzewa spadające na linię napowietrzną przerywają przewody, łamią słupy energetyczne i tym samym nasz klient odczuje brak tego prądu. Z niedzieli na poniedziałek, na dzień dzisiejszy, pracowało 6 brygad, naszych brygad, i do godziny około, ostatnia brygada zeszła o godzinie 4 nad ranem. Niemniej jednak nie uporaliśmy się tylko z trzema stacjami transformatorowymi. To są te, w tej chwili już one są podłączone do sieci, to są w miejscowości Dubowo. Wahnięcia prądu w miejskiej sieci energetycznej w czasie niedzielnej ulewy i wichury w samych Suwałkach były bardzo niewielkie. Miasto odczuło, można powiedzieć, drobne awarie na przyłączach, ale one były natychmiast usuwane przez pogotowie nasze. Dzisiaj po wichurze zostały tylko powyrywane karcze drzewne i pocięte pnie i gałęzie. Energetykom dzielnie pomagali strażacy. Suwalscy strażacy aż 8-krotnie wyruszali wczoraj do akcji usuwania powalonych na drogi i linie energetyczne drzew. Natura potrafi płatać najdziwniejsze figle. Dręczącą dotąd suszę zastąpiły deszcze, a nawet wichury. Przez powiat suwalski przeszły ulewy, a także towarzyszyły im silne wiatry. W tych dniach strażacy jak zwykle mieli więcej pracy, szczególnie wyjeżdżali do wywróconych drzew i w dniu wczorajszym wyjeżdżali m.in. do miejscowości Krzywe, do Gawrychrudy, do Okuniowca, a także na trasie dalej Lipnia, Kaletnik również były powalone drzewa. W sumie 8 drzew było powalonych. Na szczęście te drzewa nie przewróciły się na przejeżdżające pojazdy, bądź też na przechodzące osoby. Miniony weekend był bardzo pracowity, ale na szczęście bez jakichś poważniejszych, tragicznych zdarzeń. Nikt w tych zdarzeniach nie doznał obrażeń ciała. Na szczęście wichura, która przeszła nad północno-wschodnią Polską, nie pociągnęła za sobą ofiar w ludziach. Strażacy suwalscy mieli dużo pracy, lecz ich koledzy z Augustowa mieli jej znacznie więcej. W Augustowie tych zdarzeń było znacznie więcej, bo ponad 30, ale generalnie trzeba powiedzieć, że w tym roku jeszcze nie mieliśmy jakiejś takiej poważniejszej wichury na nawałnicy. Ale trzeba też się z tym liczyć, że może taka nawałnica przejść przez powiat suwalski. W związku z tym apeluję do mieszkańców, do wszystkich kierowców. Jeśli będzie taka sytuacja, że będą silnie wiały wiatry, należy zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim ograniczyć prędkość, ograniczyć ilość wyjazdów, a także dla przechodniów informacja, żeby pamiętali, żeby nie chować się pod drzewami, zwłaszcza tymi dużymi, wielkimi, zwłaszcza topolami, gdyż
Były w latach poprzednich sytuacje podczas silnie wiejących wiatrów, że konary spadały na przechodniów, no i niestety też doszło do tragicznych zdarzeń. Przechodnie ginęli. Meteorolodzy przestrzegają, że po długich okresach upałów wszelkie nawałnice, wichury i inne anomalia pogodowe są bardzo możliwe. Do tragedii doszło w minioną sobotę w bloku przy ulicy Witosa. Z wysokości 6 piętra spadł na ziemię 44-letni mężczyzna. Poniósł natychmiastową śmierć. Dramat rozegrał się tak błyskawicznie, że nikt z rodziny ofiary nie zdążył zareagować. W dniu 12 sierpnia tego roku, około godziny 13.45, Leokadia B., mieszkanka Suwok, powiadomiła dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, iż z 6 piętra wieżowca wyskoczył jej syn. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń poniósł on śmierć na miejscu. Wszystkie zdarzenia, w których ginie człowiek, są wyjaśniane przez prokuraturę. Na miejsce zdarzenia udała się grupa dochodzeniowa śledcza Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wraz z nadzorującym prokuratorem rejonowym w Suwałkach. Dokonano stosownych oględzin miejsca zdarzenia, również miejsca, z którego wyskoczył denat. W chwili obecnej ustalone są okoliczności całego zdarzenia, jak do niego doszło, kto był świadkiem zdarzenia, a również dlaczego doszło do tego zdarzenia. Prokurator zarządził sekcję zwłok ofiary. W dniu dzisiejszym dokonano sekcji zwłok denata Józefa Mirosława B. Jak ustalono, wewnętrzne obrażenia spowodowały, że nastąpił zgon na miejscu. Czego by jednak nie ustalono w czasie oględzin i czynności wyjaśniających, to jedno jest tragiczne. Zginął człowiek. W otwierającym ten sezon trzeciej ligi wyjazdowym meczu Wigry Suwałki zremisowały 1-1 z Warmią Grajewo. Oba gole padły po rzutach karnych. A dla naszego zespołu zdobył go Juri Tichomirow. Remis bardziej ucieszył Grajewian, Benjamin Kaligi. Wigry były lepszym zespołem, stworzyły więcej sytuacji, ale nie potrafiły pokonać z akcji bramkarza Warmii. Pierwsze koty za płot. Nasz zespół musi zadowolić się punktem wywalczonym na obcym boisku i liczyć na zdobycze w kolejnych spotkaniach. Przed wyjazdem do Grajewa w sali Rokisu doszło do uroczystego spotkania kibiców z działaczami, sponsorami, a wreszcie trenerem i piłkarzami Wigier. Oficjalnie została zaprezentowana trzecioligowa drużyna, znacznie różniąca się od tej z poprzedniego sezonu, z której ubyło aż 11 graczy. Atmosfera była bardzo bojowa, bo suwalski klub, który w czerwcu do końca z trwogą walczył o utrzymanie, stawia sobie teraz ambitniejsze cele. Zarząd wyznaczył takie zadanie trenerowi, jak również i piłkarzom, abyśmy w tym sezonie zajęli środkowe miejsce w tabeli, takie bezpieczne, żebyście się nie musieli martwić z meczu na mecz, czy czasami nam nie grozi spadek z trzeciej ligi. Zakładamy, że ten zespół w tym stanie osiągnie to, ten cel, ponieważ czterech nowych zawodników, którzy wzmocnili w mojej ocenie zespół, poradzą sobie z pozostałymi zawodnikami taki wynik osiągnąć. Czwórkę nowych graczy tworzą bramkarz Bartłomiej Dydo ze Stali Mielec, obrońca Arkadiusz Koprucki z DKS-u Dobre Miasto Warmii Olsztyn i Krzysztof Osiecki z MKS-u Mława oraz ostatnio grający także w Mławie pomocnik Jarosław Szmyt. Ten 31-letni gracz ma być podporą zespołu. Już miałem telefony w tamtym roku, ale miałem jakieś tam inne sprawy związane, bardziej prywatne i nie mogłem ich poukładać tak szybko, jak to było możliwe. No ale teraz żeśmy się dogadali z klubem, z władzami i z trenerem i no jestem. Jarosław Szmyt nie jest w Suwałkach zupełnie nową twarzą. Występował w Wigrach przed 9 laty. Ciężko mu porównać siłę tamtego i obecnego zespołu. Wtedy byłem dużo młodszy i tak jakoś ta drużyna była taka mocna. I tam wtedy była bardzo duża reorganizacja ligi, a tutaj jest liga, też niby dobre drużyny są, bo dużo drużyn spadło z drugiej ligi. Dużo tam się nie zmieniło z zawodnikami i trenerzy też pozostali. No ale no, trzeba grać. No.
to na to nie ma rady i trzeba w każdym meczu dać siebie wszystko i walczyć o każdy punkt. Szmyt jest przekonany, że Wigry spokojnie powinny utrzymać się w lidze. Optymizmem tryska też trener Zbigniew Kierzun, chociaż narzeka on na zbyt wąską kadrę i nie ukrywa, że przydałoby mu się jeszcze dwóch obrońców i przede wszystkim dwóch napastników. Okienko transferowe otwarte jest do 31 sierpnia. Do tego dnia kluby mogą pozyskiwać jeszcze nowych graczy. W tej chwili już nie zakładamy, że dołączy ktoś do naszego zespołu, bo związane to jest między innymi z możliwościami też i finansowymi klubu. Jeżeli ktoś znalazłby się jakiś sponsor, bo ciągle poszukujemy sponsorów i tych mniejszych i tych większych, no to wówczas jeszcze będzie można myśleć o dodatkowym wzmocnieniu. Na dzisiaj sytuacja jest taka, że policzyliśmy jako zarząd na co nas stać i dokonaliśmy właśnie tych czterech nowych transferów. Minusując tych naszych piłkarzy, którzy odeszli, to budżet jak gdyby pozostaje bardzo zbliżony do poprzedniej tej drugiej rundy, gdzie już też byliśmy w trzeciej lidze. Bez pieniędzy sponsorów oraz kibiców nie będzie więc mowy o kolejnych wzmocnieniach. Drużyna musi sobie radzić w obecnym składzie. Kolejny mecz trzeciej ligi i Wigry zagrają na własnym stadionie już w tę sobotę o godzinie 17, kiedy podejmą kolejnego Beniaminka, Konkordię Piotrków Trybunalski.